Szalony mężczyzna atakuje dzieci nożem do mięsa. Policja aresztowała mężczyznę, który zaatakował uczniów w szkole w prowincji Hubei w Chinach. Po kłótni z sąsiadami dotyczącej prawa do ziemi, mężczyzna, 25-letni Chen Zuihan, wziął nóż i udał się w kierunku szkoły podstawowej, gdzie na oślep zaczął atakować dzieci. 8 uczniów zostało rannych, jeden z nich pozostaje w stanie krytycznym. Chińska policja aresztowała podejrzanego 2 minuty po przyjeździe i próbuje ustalić motyw działania. Po serii ataków nożowników w Chinach, chiński rząd nakazał szkołom zatrudniać minimum jednego ochroniarza. Takie rozporządzenie wpłynęło po ataku nożownika, który ranił 23 dzieci w prowincji Henan w 2012 roku.